tysięcy polskich patriotów bardzo dużo miały być. Wiedzą wszyscy wszystko widzą. Parę tygodniu bądźcie z nami jeszcze w studio w Realu 24 pokoju dla widzów. Zastanawiam się, o co tak naprawdę chodzi, bo już widzieliśmy 1 sierpnia. Z tego nacjonalizmu. Nie rozumiem, patriotyzm okrasza nacjonalizmem. Polskich patriotów bardzo dużo. A jeszcze jedno pytanie, panie. O Wielkiej Polsce. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Marcin Rola, oczywiście telewizja w Realu 24. Szanowni Państwo, wracamy oczywiście na antenę. Dzisiaj naprawdę bardzo ciasno, bo program w program, kochani, zaraz Wam zaprezentuję zacnych naszych gości. O godzinie 18.30 będzie profesor poseł Andrzej Zapałowski, drodzy Państwo, a o 19.30 specjalny program z dr Lucyną Kulińską, która, jak wiemy, dzisiaj, Szanowni Państwo, usłyszała dobre informacje, wygrała proces, wiecie, o jaki proces chodzi, ale to oczywiście będzie o 19.30. Po 20 chwil parę kolega Skowroński będzie odbierał Wasze telefony na żywo, więc jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Serdecznie, kochani, Was zapraszam do wspierania telewizji w Realu 24. To Wy jesteście naszymi szefami, to Wy tworzycie te niezależne propolskie media, drodzy nasi wspaniali widzowie, więc to, jak cenicie niezależne media, niezależne dziennikarstwo, lubicie nas oglądać, no to bardzo Was prosimy o to wsparcie finansowe, Szanowni Państwo. Jeszcze raz witam, szybkie oczywiście bardzo tradycyjnie ogłoszenia. Bądźcie kochani z nami jutro, kolejna edycja Targów Książki Patriotycznej, tym razem w Tarnowie. Jesteśmy w Tarnowie, od 10 do 20 Tarnów, ulica Mościckiego, 27, budynek D, teren Ochotniczych Chówców Pracy, między innymi Leszek Szymowski, Stanisław Michalkiewicz, moja skromna osoba, profesor Adam Wielomski, profesor Jerzy Robert Nowak, Tomasz Cukiernik, dr Lucyna Kulińska, dr Magdalena Ziętek-Wielomska, dr Tomasz Sommer, dr Leszek Sykulski, Tadeusz Płużański, kolega Szlachtowicz, Piotr Heszen i wielu, wielu innych zacnych, Szanowni Państwo, publicystów, historyków, dziennikarzy Tarnów, okolice. Serdecznie Was zapraszamy jutro od godziny 10. A ja witam serdecznie dwóch moich gości, Piotra Florka, prezesa Sanctus Paulus, redaktora Tygodnika Bydgoskiego i Katolickiej Bydgoszczy. Witam serdecznie szanownego pana Piotra. Witam serdecznie Pana, witam Państwa. I witam także dziennikarza, redaktora, Szanowni Państwo, Michała Jędrykę, Tygodnik Bydgoski, Christianitas, Katolicka Bydgoszcz. Witam serdecznie szanownego Pana redaktora. Dzień dobry. Tak więc cóż, panowie redaktorowie, zanim zaczniemy i będę Wam zadawał trudne pytania, no to tutaj pokażmy, już pokazywałem wczoraj na antenie, kochani, ale tutaj no panowie są, że tak wyrażę, twórcami, ja się osobiście bardzo cieszę, twórcami filmu o w mojej opinii wybitnym polskim patriocie, moim przyjacielu, nieodżałowanym, niestety już nieżyjącym, księdzu prałacie Romanie Kneblewskim. Naprawdę wspaniałym człowieku. Pamiętacie Romana wielokrotnie na antenie telewizji w Realu 24. Cóż rzec, ja sam czekam na końcowy etap już po postprodukcji tego filmu, bo uważam, że ten film będzie naprawdę mega, że się tak wyrażę, drodzy Państwo, ale zobaczcie trailer i od tego trailera zaraz wracamy do naszego programu. Zapraszam, kochani. Otóż jestem bardzo nietypowym proboszczem. No to była postać filmowa. To był stary Polak. Ale jakie to były czasy? To były czasy tej naszej największej świetności. On był naprawdę taki, jaki był. On nigdy nie mówił inaczej, niż myślał. On nie był w stanie oprzeć się temu, tej chęci jasnego postawienia sprawy. Dziękuję Ci za Twoją posługę. Dziękuję Ci za Twoje świadectwa, dziękuję Ci za całe Twoje piękne życie.
Cóż, czekamy na film. No to panowie, zacznę może od Piotra Florka. Dlaczego akurat taki film? O czym będzie ten film? No ja przyznam szczerze, też zostałem zaproszony przez szanownego pana redaktora. Bardzo serdecznie dziękuję. Od razu mówię, że jak pierwszy raz oglądałem, to miałem ciary. Teraz też mam, szanowni państwo, ciary. Przypominam, to nie żadna kurtuazja, ale Roman Kneblewski, ksiądz prałat Roman Kneblewski był wybitnym księdzem. I też zobaczcie, znamienny jest tytuł, tak? Czyli Uciszyć księdza. Piotrze, dlaczego Uciszyć księdza? Wzięło się to z tego oczywiście, co traktowało go życie, czyli uciszanie przez kurię oczywiście, ale uciszanie nie dlatego, że kuria tak chciała, tylko nad kurii wymuszały media głównego nurtu, że tak je nazwę. Mhm. I to jest ten powód. No i kiedy się wybraliśmy nagrywać mszę żałobną, jako taką relację dla katolickiej Bydgoszczy, dostrzegliśmy coś znamiennego. Mianowicie brak kamer, brak dziennikarzy, brak zainteresowania. A przecież tam na wyprowadzenie czekał no, ktoś zupełnie wyjątkowy, prawda? No, nietuzinkowy przynajmniej, o tak to bym nazwał. No i w tym momencie nam się urodził w głowie pomysł, że musimy to uwiecznić, żeby to zostało dla potomnych. Później oczywiście przyszedł czas na cmentarz, na rzesze ludzi i bardzo znanych nazwisk i już tutaj było wszystko jasne, że pociągniemy dalej. Ale to powiedzcie, teraz zwracam się do pana redaktora Jędryki, no bo rozumiem, znaliście też księdza Romana Kneblewskiego. Pomysł przyszedł tam, rozumiem, na pogrzebie czy wcześniej? I co tak naprawdę zobaczymy? Jakim był człowiekiem? Czy właśnie to całe zło, które ja także widziałem i pamiętam, i to zło właśnie, którym to uciszenie, to cenzurowanie, to takie zamilczanie, ale też wyniszczanie właśnie przez mainstream tego polskiego duchownego, polskiego patrioty. Myślę, że zobaczymy jedno i drugie, przynajmniej taki jest zamiar. Pytał pan też o to, jak ten pomysł powstawał. No, mhm. Nie zrodził się w jednej chwili, tak? To nie było takie olśnienie, o robimy film. Na pogrzebie księdza Romana Kneblewskiego pojawiło się, tak jak już mój przedmówca tutaj mówił, mnóstwo znamienitych gości. Po prostu mieliśmy tam kamerę, prosiliśmy, żeby do tej kamery powiedzieli swoje wspomnienia i to wszystko zaczęło nam się układać w jakąś całość. Stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić, bo wraz z tymi materiałami, które zostały po księdzu Romanie Kneblewskim, które zbierał też znakomity twórca kanału Tuba Corlis, Jakub Majewski, współtwórca, tak, bo razem z księdzem Romanem Kneblewskim tworzyli ten kanał Tuba Corlis. Te wszystkie nagrania, te wszystkie wystąpienia medialne księdza Romana, to wszystko tworzy pewną historię, pewną narrację, pewną opowieść. I tę opowieść właśnie chcemy przekazać. Natomiast to, co warto tutaj powiedzieć, to jest taki charakterystyczny rys księdza Romana Kneblewskiego, bo pytał pan też o tytuł, prawda? Uciszyć księdza, kto go uciszał. No, chcieli go uciszyć jego wrogowie, tak? Przede wszystkim ci, którym się jego wypowiedzi, jego myślenie nie podobało. Ale dlaczego się nie podobało? Bo on wchodził w polemikę z nim. To znaczy, to było właśnie czymś charakterystycznym bardzo dla księdza Romana Kneblewskiego, że on nie żył w swojej bańce, tak? To nie jest, bo jest w tej chwili często taka możliwość zachowania względnego pokoju z wrogami czy z inaczej myślącymi. Poprzez zamknięcie się w swojej bańce mówimy do tak samo myślących, prawda? Ci mają swoją bańkę, my mamy swoją bańkę i my tutaj. Ksiądz Roman taki nie był. On podejmował polemikę, bardzo taką ostrą polemikę. On wykazywał błędy, on pokazywał, dlaczego się nie zgadza na liberalną Polskę, dlaczego się nie zgadza na Polskę, która taką antynarodową, wynarodowioną, wykorzenioną.
On to wszystko pokazywał i to pokazywał w sposób taki bardzo inteligentny i bardzo konsekwentny. Mi się trochę przypomina, ja wiem, że niektórzy teraz powiedzą, że to jest jakieś nadużycie, ale mi się trochę przypomina ten cytat z Dziejów Apostolskich, gdzie tam Szczepan przemawiał, prawda, i tam jest wtedy święty Łukasz pisze, nikt nie mógł sprostać temu duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I to wtedy budziło na pewno złość u tych polemistów, u przeciwników księdza Romana, że rzeczywiście nie mogli w moim przekonaniu sprostać jego intelektowi. No, ksiądz Roman naprawdę był wybitnym kapłanem, też wiele języków znał. Ja pamiętam po raz pierwszy, jak byłem zaproszony właśnie, jak to mówił, do swojego bydgoskiego Sacré-Cœur. To pierwszy raz też byłem świadkiem w ogóle mszy trydenckiej odprawianej właśnie przez księdza prałata. W ogóle po raz pierwszy byłem na tego typu mszy, więc to też było dla mnie swoistego rodzaju jako osoby wierzącej takie duchowe przeżycie. Piotrze, a ty jak wspominasz księdza Romana Kneblewskiego? Znałem go troszkę mniej oczywiście niż Michał, bo znaliśmy się krócej, natomiast samo jego podejście do tradycji Kościoła, do sięgania po ryt trydencki. Mnie przypominało moją młodość, ponieważ ja jeszcze pamiętam msze trydenckie krótko przed soborem, krótko po soborze jeszcze pamiętam łacinę w kościele. I mnie to też pociągało, zaraził mnie tym, lubiłem chodzić i pamiętam go rzeczywiście jako człowieka, który mówił prosto z mostu. On nie kamuflował tego, co chce powiedzieć, nie owijał w bawełnę. Mówił bardzo inteligentnie, mówił dostojnie i mówił nie dlatego, aby kogoś urazić, zrobić mu krzywdę swoją wypowiedzią, ale mówił tak, aby przekonać. I rzeczywiście trudno byłoby z nim dyskutować, bo był przy tym bardzo taktowny. No i bardzo dobrze go wspominam. No, to taki naprawdę stary Polak, jak powiedział Grzegorz Braun podczas ceremonii pogrzebowej. Rzeczywiście to był stary Polak. Panowie, mamy takie, a nie inne czasy. W mojej opinii niektórzy nawet to porównują z czasami ostatecznymi. Dzieje się to, co się dzieje, prezentowane są wyłącznie same antywartości tak naprawdę. Jak u Orwella, prawda? Zamiana znaczenia słów. Dzisiaj brzydota ma być piękna, dobro ma być złem, prawda? Prawica ma być lewicą. Wszystko jest takie pokitłaszone. Te wszystkie widzimy kwestie LGBT, prawda? Widzimy te kwestie zmiany płci, już tak bardziej konkretnie przechodzę. Widzimy całą tą, nazwijmy to, patologizację, ale też jak tutaj robiliśmy tyle lat, też świętej pamięci nieodżałowany z kolegą Krzyśkiem Karoniem. Kwestie antykultury, kwestie swoistego rodzaju marksizmu kulturowego, czyli tego wszystkiego, co zostało tak naprawdę przejęte od 68 roku, tak zwanej rewolucji seksualnej, prawda? Wtedy tak te słynne hipisiaki, które wiadomo, że byli de facto komunistami, socjalistami, wprost stwierdzili, prawda? Wasze dzieci będą takie jak my. I dzisiaj to widzimy, prawda? Widzimy to w mediach, widzimy to w tak zwanej kulturze, która jest antykulturą, widzimy to niestety także w edukacji. Widział to oczywiście ksiądz prałat Roman Kneblewski, był bardzo, jak mówicie, ja też pamiętam dokładnie, bardzo krytyczny, ale zawsze ta jego krytyka była bardzo w punkt. Jak wy to ocenicie jako ludzie wiary, ale też to postępowanie i te komentarze właśnie księdza Romana Kneblewskiego, którego jak widać, no bał się chyba sam Kościół. Panie Michale. Czy bał się Kościół, to jest chyba bardziej złożona sprawa, tak? Jak do tego za chwilę przejdę, jak zareagował bydgoski biskup, jak zareagował Kościół, ale to jest bardziej złożona sprawa. Bali się przede wszystkim tego, właśnie bały się elity liberalne. I można było poznać tego, że się bały właśnie po tym ataku takim bardzo niewybrednym na księdza Romana Kneblewskiego, na nacisku wybieranym w sposób no, bardzo silny i niewybredny na ówczesnego biskupa bydgoskiego, żeby księdza Romana Kneblewskiego uciszył, żeby
spowodował, że nie wiem, zostanie zdjęty ze stanowiska, zostaną mu zabrane możliwości przemawiania i tak dalej. No nie tak łatwo to zrobić, to nawet jak się odwoła księdza z probostwa, to i tak nie można mu zabronić mówić. To znaczy, oczywiście można wydać zakaz, ale taki zakaz też o czymś świadczy, prawda? No i teraz pan tutaj wspomniał o charakterystycznej rzeczy, o zamianie znaczenia słów. Trzeba przypomnieć, że ksiądz Roman Kneblewski był z wykształcenia filologiem. Był językoznawcą. On przyszedł do seminarium duchownego już z doktoratem z językoznawstwa, który zrobił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i znakomicie z tych językowych niuansów zdawał sobie sprawę, znakomicie rozumiał, w jaki sposób manipuluje się informacją, manipuluje się przekazem, manipuluje się językiem, w jaki sposób właśnie próbuje się tej zmiany znaczenia słów i dokonania przewrotu, rewolucji, wręcz w myśleniu, to co pan powiedział o marksizmie kulturowym, tak, rzeczywiście on to doskonale rozumiał i dlatego można powiedzieć, że on był żołnierzem kontrrewolucji, tak, można to tak nazwać, czyli człowiekiem, który doskonale rozumiał, co chce zrobić przeciwnik i on wiedział, co trzeba robić, żeby do tego nie dopuścić. Piotrze, to samo pytanie? Tak, no ksiądz Roman zdecydowanie przeciwstawiał się właśnie zamianie słów. To można zauważyć również w naszym filmie, gdzie w jednej z wypowiedzi na Tuba Cordis bronił tak zwanego ciemnego średniowiecza, mówiąc, a cóż to takiego przyniosło to odrodzenie, które było wyrodzeniem w zasadzie, bo nic nowego w myśli teologicznej, w myśli doktrynalnej nie wymyślono później, a nazywano to odrodzeniem coś, co w zasadzie było cofnięciem się w historii budowy wartości, budowy Kościoła. On w ogóle przeciwstawiał się czemuś takiemu jak okrawanie nas, Polaków, z naszej narodowości, państwowości, z naszej tradycji. Mieszania tego wszystkiego, już nie mówię o tych cudach i nowościach, które oczywiście niesie ze sobą gender i kultura LGBTQ, jak je tam nazywamy. I to wszystko było jemu obce, to wszystko wprowadzało w niego taką potrzebę i jakby wymuszenie jego działania, żeby wśród tych nielicznych odzywających się głosów być nawet tym głosem wołającego na pustyni, żeby poprzez ten swój kanał, na którym miał bardzo duże zasięgi, poprzez udział w mediach takich jak wasze, móc krzyczeć, żebyśmy się opamiętali. I on to czynił po prostu z potrzeby serca, z potrzeby ducha, z miłości do Kościoła i z miłości do ojczyzny. A jak panowie myślicie, no bo już coraz niestety mniej właśnie jest takich księży, takich prawych księży, naszych, bożych księży. Ja pamiętam też Romana w wielu takich sytuacjach bardzo zabawnych, bo ja pamiętam, że też oczywiście tam zapraszał mnie do Bydgoszczy, to tam wielokrotnie u niego także nocowałem, mieliśmy kolację, żartowaliśmy sobie. Nigdy nie zapomnę, jak sobie robił, przepraszam, przysłowiowe jaja z tych pseudopandemicznych różnych restrykcji, które jak wiemy były skrajnie głupie, jak założył tą słynną maskę, takiego już nie pamiętam co to było, ale no robił sobie taką przysłowiową bekę, prawda, z tego wszystkiego. Jego chcieli zniszczyć, pamiętam, potem już czepiali się właściwie już każdej bzdury. Nigdy nie zapomnę tej sytuacji, jak Roman był, no lubił po prostu piwo, robił piwo. Nigdy nie zapomnę, jak tam był chyba gdzieś w Warsie, do obiadu sobie zamówił piwo i tu już wielkie ajwaj, bo ksiądz w sutannie pije piwo, tak? I w taki głupawy sposób właśnie też, jakby nie wiem, tam jechał po prostu pijany właściwie, prawda? Co oczywiście było nieprawdą, ale taka gdzieś tam był podtekst, podprogowo tych różnych wstawek lewicowych mediów. I teraz pytanie do was, no bo Kościół teraz wygląda jak wygląda. Jak wy to ocenicie? No bo jednak te skręty w centrum, a nawet bardzo często skręty na lewo,
Niestety też się pojawiają takie głosy, i to bardzo takich, bym powiedział, wymodlonych katolików, że no, Kościół taką stał się już instytucją. Co dalej według Was? No bo już takich księży tak naprawdę nie ma. No jeszcze został arcybiskup Lęga, prawda? Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Jeszcze ksiądz Staś Małkowski, prawda? No, z którym teraz niestety nie mamy kontaktu, ale wiemy, że także jest bardzo chory, więc też życzymy mu oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Już niestety nie ma z nami świętej pamięci księdza Isakowicza Zaleskiego, no właśnie księdza Romana Kneblewskiego. Jak Wy to widzicie? Co dalej z Kościołem i jak Wy widzicie? Czy to będzie Kościół taki właśnie fajny, dla fajnych, jak to widzimy gdzieś na zachodzie, właściwie z pięknych, starych budowli robi się dyskoteki, imprezy, restauracje i w tym kierunku to będzie szło, czy właśnie Kościół powinien iść w kierunku strony konserwatywnej, polskiej? Panie Michale. Kościół fajny nie ma sensu, tak? Bo nie ma sensu dlatego, że zaprzecza samej istocie Kościoła. Kiedy tutaj pisaliśmy w Tygodniku Bydgoskim właśnie o tym trailerze, który przedstawiamy, użyliśmy takiego cytatu z jednego z listów świętego Pawła, gdzie on pisze: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. I to właśnie nastawanie w porę, nie w porę jest charakterystyczne dla takich kapłanów jak ksiądz Roman Kneblewski. I oczywiście to jest coś, co jest bardzo cenne. I dlatego właśnie to jest kolejny powód, dla którego trzeba pokazać ten film, trzeba pokazać tę postać. Czy takich kapłanów będzie więcej? Czy znajdzie się takich więcej? No, dokonaliśmy też pewnego porównania księdza Romana do wcześniej zamęczonego przed kilkudziesięciu laty już księdza Jerzego Popiełuszki. Niektórzy się oburzyli strasznie na to porównanie, ale ja uważam, że ono ma sens, bo to jest w tym powołaniu kapłańskim jest coś, co już sam Jezus Chrystus powiedział, że jak, skoro mnie prześladują, i was prześladować będą. Tak? Że w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby na dłuższą metę utrzymać taki wizerunek Kościoła, który jest otwarty dla wszystkich i wszystkich akceptuje. I ja nie chcę powiedzieć, że Kościół nie ma akceptować, ale nie może mylić tego, nie może mylić miłości z tym, że jest miło, tak? A niestety to często się zdarza. Ale czy tak będzie? O to pan pytał, czy tak będzie? Ja nie wiem, czy tak będzie. Myślę, że trzeba też wierzyć w to, co powiedział krótko przed swoją śmiercią niezapomniany prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Mówił, że przyjdą nowe czasy, będą wymagały nowych ludzi, nowych mocy i Pan Bóg je da w swoim czasie. Ja jestem przekonany, że rzeczywiście tak będzie, że Pan Bóg da w swoim czasie odpowiednich ludzi. Myślę, że musimy w tej chwili przetrwać pewien kryzys. Przetrwać go nie znaczy przeczekać. Właśnie musimy wydobywać z tej dosyć takiej szarej rzeczywistości takie postacie, które nas po prostu pokrzepiają na duchu. W tym filmie cytujemy bardzo obszernie jedno z kazań. To kazanie było wygłoszone na Jasnej Górze. I w tym kazaniu ksiądz Roman Kneblewski pokazywał właśnie, czym jest Polska. Dlaczego, jakie ona ma dziedzictwo, jakie ona ma zadanie, pochodzenie. Ksiądz Roman Kneblewski też często mówił, i to jest bardzo ciekawa myśl, rzadko spotykana, że nie tylko indywidualni ludzie mają swoje powołania, że powołania mają również narody, że Polska jako naród ma takie powołanie, że to powołanie trzeba odkrywać i pokazywać. Myślę, że nie wszystko jest zaprzepaszczone. Myślę, że
że właśnie pokazywanie takich ludzi jest inspiracją również dla innych, jest myślę pewnym wzorem do naśladowania. Nie chcę powiedzieć wcale przez to, że każdy kapłan ma być taki jak ksiądz Knebleski. Tak nigdy nie będzie, bo ksiądz Roman Knebleski był taką postacią bardzo barwną, ale też był po prostu swoją osobowością. Tak jak Jakub Majewski tutaj powiedział, Jakub Majewski w tym filmie, że on był jaki był. Tak to jest. No, był po prostu sobą. Piotrze? Tak jak wspomniałeś, Marcinie, zmarło wielu zacnych księży. Ja też chciałbym przypomnieć biskupa Zawitkowskiego, też niesamowitego kapłana, który po prostu też żył Polską bardzo podobnie, jak to było w przypadku księdza Romana. Czy Kościół wyginie? Czy Kościół już przepadnie z powodu tego, że umierają zacni? No ja myślę, że nie. Myślę, że nie, bo te materiały, które na przykład tworzył ksiądz Roman, czy te materiały, które tworzy ksiądz Tymoteusz, czy choćby też hejtowany dość mocno Chmielewski, wspaniały kapłan. I takich jest wielu. I te ich materiały w internecie, one będą owocowały. Tu nawet na filmie pada takie słowo, gdzie mówi się to właśnie, przytacza ksiądz Roman, że z informacji, że ktoś powołanie poczuł, oglądając jego materiały. No, także no, to tak szybko nie zginie oczywiście. I mamy w tym nadzieję głęboką, a jeśli zginie i będzie musiało zejść do podziemia i odrodzić się z popiołów, to może to i też będzie dobre, bo fajny kościół to nie ma sensu, jak powiedział Michał. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze co innego, że to nie jest tak, że cały kler jest taki, że jest fajno kościelny. Nie. Jest bardzo duży odsetek, nawet oczywiście byłbym skłonny powiedzieć, że co najmniej 60 parę procent księży, którzy myślą bardzo podobnie, albo prawie tak, a już na pewno 50% z nich, tylko że jest teraz taki czas, że jeżeli to mówisz wprost, jeżeli nie boisz się powiedzieć tego, co myślisz, nie boisz się powiedzieć, jak być powinno, to spotykasz się automatycznie nie tylko z reakcją lewicowych środowisk, liberalnych mediów, takiego ataku, ale doczekasz się ataku wiernych własnych. I tutaj bardzo często księża po prostu wolą ominąć drażliwe tematy, wolą się zderzyć i przemodlić, niż i powiedzieć wprost. A to błąd. Panowie, ostatnie pytanie do was obu. Kiedy premiera i czego oczekujecie po tym filmie? Ja sam jestem bardzo też osobiście go ciekaw. Panie Michale. Jeszcze nie wiemy, kiedy premiera. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiemy, jak będzie długo trwały, jak będą długo trwały prace techniczne. Zależy to też na pewno od funduszy, które pozyskamy, tak? Bo im bardziej będziemy w stanie te fundusze pozyskać, tym szybciej, tym sprawniej będzie można zrobić postprodukcję. Zależy to też od pozałatwiania pewnych spraw formalnych. No, myślę, że uda się tę premierę zrobić w jakimś krótkim czasie, że na pewno będzie to jeszcze przed końcem lata, być może właśnie w tym czasie rozpoczęcia roku szkolnego, kiedy to jest zawsze taki czas, który przecież jest dobry do różnej inicjatyw. Zobaczymy. Na pewno będziemy o tym informować. Piotr? Tak, no ja powiem może bardziej dokładnie. Nie dlatego, że Michał dokładnie nie wie, bo on pewnie wiele obaw ma i ja również je mam. Natomiast ważnym elementem jest to, że zgłosiliśmy się do kurii gnieźnieńskiej, do naszej kurii bydgoskiej o dostęp do archiwów, gdzie jeszcze będziemy kwerendować, doszukiwać materiały, bardzo ciekawe materiały, szczególnie interesują nas materiały z Katolikum, z tego pierwszego katolickiego liceum w Bydgoszczy, które współzakładał ksiądz Knebleski. I pewnie to zajmie też sporo czasu, no i jak to wszystko zbierzemy w całość,
jak skończymy wersję reżyserską, którą teoretycznie wydaje się, że być może uda się zrobić latem, to pewnie pierwszy pokaz przedpremierowy no, będzie mógł się odbyć gdzieś na początku września, a premiera w połowie września, jeśli Pan Bóg pozwoli. Michał przed chwilą miał taki przypadek, że spojrzał nam kamerą w niebo przez lufcik. No i tutaj jest nadzieja. Panowie, Pan Bóg pozwoli, będzie. Nie ma przypadków, są tylko znaki. No może to był właśnie ten jeden znak, więc no, że film po prostu już musi się ukazać, bo też może Roman tam palcem kiwnął. Nie wiemy tego. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, Szanowni Panowie. Michał Jędryka, dziennikarz, publicysta, Tygodnik Bydgoski. Bardzo dziękuję. Katolicka Bydgoszcz i oczywiście Piotr Florek, prezes Sanctus Paulus, redaktor Tygodnika Bydgoskiego, także Katolicka Bydgoszcz. Dziękuję Panom bardzo serdecznie. Kochani, zostańcie z nami. Za chwil kilka profesor Andrzej Zapałowski, moim gościem. Wracamy do kwestii bezpieczeństwa oczywiście, ale nie tylko, bo bardzo ciekawych dużo jest tematów oraz także szanowna doktor Lucyna Kulińska, to o 19.30, po 20.00 kolega Skowroński będzie odbierał Wasze telefony. Jeszcze oczywiście serdecznie Was zapraszam, to jutro, kochani, pokażmy. Kolejna edycja Targów Książki Patriotycznej, widzimy się 15 czerwca, czyli jutro od godziny 10 do 20.00, tym razem Tarnów, ulica Mościckiego 27, budynek D, teren Ochotniczych Chówców Pracy, Leszek Szymowski, Stanisław Michalkiewicz, moja skromna osoba, profesor Adam Wielomski, profesor Jerzy Robert Nowak, Tomasz Cukiernik, dr Lucyna Kulińska, dr Magdalena Ziętek-Wielomska, dr Tomasz Sommer, dr Leszek Sykulski, Tadeusz Płużański, kolega Szlachtowicz, Piotr Heszen i wielu, wielu, wielu innych zacnych, szanowni Państwo, publicystów, historyków, dziennikarzy. Bądźcie z nami, Tarnów, okolice, serdecznie Was, kochani. Zapraszamy. Na razie się żegnam, mówię do zobaczenia, kochani, i widzimy się o 18.30 z profesorem Andrzejem Zapałowskim. Do zobaczenia.